Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam poruszyć temat minimalnej liczebności próby przy szacowaniu średniej. Nieraz jest tak, że my nie mamy zbudować przedziałówności dla średniej, czy też zweryfikować pewnej hipotezy dotyczącej średniej, a mamy ustalić jeszcze jeden element, to znaczy ile powinno wejść jednostek z próby do badania, aby otrzymać zadowalające nas parametry błędów w tym badaniu już ostatecznym, tak? A więc musimy rozwiązać przykładowe zadanie, na podstawie którego taki temat właśnie sobie przybliżymy. Zadanie ma następującą treść. Takie zadanie przygotowane przeze mnie, zadanie przykładowe dosłownie. Ile rodzin należących do określonej grupy zamożności należy wylosować niezależnie od próby, by oszacować średnią miesięczną kwotę wydatków na cele kulturalne tych rodzin z dopuszczalnym maksymalnym błędem szacunku wynoszącym 10 zł, jeżeli wiadomo, że i co jest ważne, odchylenie standardowe tych wydatków posiada rozkład normalny i wynosi 80 zł, a przyjmowany współczynnik ufności wynosi 0,90. W treści takiego zadania jasno jest napisane, ile rodzin należy wylosować niezależnie od próby, czyli inaczej mówiąc, jaka musi być tam przynajmniej minimalna liczebność rodzin, jakie ma wejść do tego konkretnego badania statystycznego. W tym zadaniu dotyczy, powiedzmy, poruszamy temat minimalnej liczebności próby. Musimy pamiętać, że wzory, które my będziemy za chwilę sobie rozpisywać, pochodzą z przedziałów ufności, czyli inaczej mówiąc, te same zasady przy wyborze wzoru na minimalną liczebność próby są takie same jak w przypadku budowy przedziałów ufności dla średniej. A więc, gdy szacujemy średnią i mamy wyznaczyć minimalną liczebność próby, to na początek patrzymy, czy posiadany rozkład z próby, czy tam powiedzmy, jeżeli wiemy, że cecha posiada na pewno rozkład normalny i w treści zadania jest podane odchylenie standardowe w tej populacji generalnej. Jeżeli nie jest podane, to należy w tym momencie patrzeć na wielkość próby, dopiero w tym momencie. I gdy wiemy, że rozkład jest normalny, ale nieznane jest odchylenie standardowe, a próba jest mała, to korzystamy ze wzoru na rozkład testudenta. Próba jest mała, gdy ona nie przekracza 30 obserwacji. Gdy jednak nadal, powiedzmy, jest napisane, że rozkład jest normalny, ale próba jest duża i nadal nieznane jest odchylenie standardowe w populacji generalnej, to już sam fakt w ogóle tego, że rozkład jest normalny, ale nieznane jest odchylenie standardowe, całkowicie dyskwalifikuje zastosowanie tego pierwszego wzoru. Zostają nam dwa wzory, w przypadku których będziemy musieli zdecydować, czy próba jest duża, czy próba jest mała. U mnie na uczelni próba była mała, gdy kwalifikowała się do 30. U Was może być to do 60, 80, 100, a nawet 120. Wszystko zależy od ćwiczeniowca wykładowcy. Jeszcze jest trzeci, powiedzmy tutaj już będzie czwarty wariant, ale on jest rzadko stosowany, też gdy próba jest mała, ale gdy odchylenie standardowe, jeżeli już jest podane z próby, to ono jest tak zwane nieobciążone, czyli jest z daszkiem. Wariant szczerze dość rzadki. My w tym momencie na podstawie tego zadania wybieramy wzór pierwszy, a to dlaczego? Bo w treści zadania było podane, że to odchylenie standardowe w ogóle jako cała cecha posiada rozkład normalny i to odchylenie wynosi 80 zł, a więc podana była sigma jako odchylenie w populacji generalnej. A więc musimy wiedzieć, że cechą, którą badamy, jest miesięczna kwota wydatków na cele kulturalne tych rodzin. Wiemy, że odchylenie standardowe z próby w tym zadaniu akurat było niepodane, bo o podane odchylenie standardowe
wynikało z populacji generalnej, bo było napisane, że odchylenie standardowe tych wydatków wynosi 80 zł i było napisane, że to jest dotyczy próby populacji generalnej. Jeżeli mamy popełnić błąd maksymalnie na 10 zł, to D oznaczamy 10. Poziom istotności alfa wynosi 0,1. Pytanie dlaczego? Bo współczynnik ufności wynosi tutaj 0,90. A więc jeżeli współczynnik ufności jest 0,90, to poziom istotności błędu wynosi dopełnienie, czyli 0,1. Wartość krytyczna, jaka tu jest podana, u alfa równe 1,64, to jest wartość krytyczna z tablic rozkładu normalnego. Jeśli się zastanawiacie, jak ja uzyskałam wartość 1,64, mając tylko poziom 0,1, to musicie sobie przypomnieć, jak szukamy wartości w tablicach, przykładowo dystrybuentę rozkładu normalnego. Tam musimy dokonać takiego na boku obliczenia 0,1 minus poziom istotności alfa przez 2. To jest stała zasada. Jeżeli u nas w naszym zadaniu 0,1 wynosi alfa, to mamy 1 minus 0,05, a więc musimy dokonać obliczenia i tą zaznaczoną przeze mnie wartość 0,95 szukamy w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego w środku tablic. I teraz jak widzimy, o te wartości rosną z biegiem kolejnych wartości u i teraz gdzieś na poziomie 0,95, wartość najbliższa o jest tutaj. Ta wartość nie jest dokładnie tą, którą szukamy, ale jest dużym przybliżeniem, bo tutaj ta wartość, jej brakuje około 503 wartości, tam powiedzmy oczywiście, już powiedzmy, jeżeli nie mylę, to po prostu tysięcznych, a tutaj ta wartość jest kolejno, ale ona już jest jeszcze większa i aż o 528, a więc ten wynik jest bliższy temu, co my potrzebujemy. Pytanie, ile wynosi wartość krytyczna? Wartość krytyczna jest to suma jak z numeru wiersza, jak i z numeru kolumny, który my znaleźliśmy, te 0,98. Jeżeli teraz z powrotem przełączymy się, stąd już mamy tą wartość krytyczną. Jeżeli ja się teraz cofnę i kontynuować będziemy to zadanie bez tej dygresji, to wiemy, że wzór na obliczenie minimalnej liczebności próby jest to ten wzór numer 1, w którym używamy sigmę jako odchylenie z populacji generalnej i gdy wszystko popodstawiamy, wychodzi wynik. Musimy uważać na pewien element. Minimalna liczebność próby to jest pewna liczba całkowita, a więc musimy nasz wynik zaokrąglić w górę. Czyli dajemy wynik 173, bo zaokrąglamy w górę. Minimalna liczebność próby musi zapewnić nam to, że nie popełnimy błędu o więcej niż 10. Gdybym wzięła tu 172, to ten przy liczeniu przedziału ufności maksymalny dopuszczalny błąd szacunku prawdopodobnie przekroczyłby jednak te 10, więc bezpiecznie jest zaokrąglić w górę do całości. A więc możemy dać interpretację, że minimalna liczebność próby u nas to 173 jednostki rodzin. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.